Hej kochani, witam was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Niestety mam złe wieści. Nawet bardzo złe wieści, ponieważ właśnie spojrzano na nasz rachunek i na nasze finanse, więc jestem zmuszona nas wymeldować w tym momencie, ponieważ nie stać nas na kolejną dobę w tym hotelu. Także dzisiaj wracamy do domu. Także zostaw to żarty szybko, bo nam policzą kolejną dobę. Szybciej, Wolfgang! Chrystusie, no. Niestety, hotel jest za drogi dla nas i zostaniemy... Słabo. Co? Aha, rachunek został wysłany do mojego domu. Świetnie, czyli jednak nadal... Tu jesteśmy czy nie, bo nie wiem, bo... Doliczyli nam i się wymeldowałam! Dobra. Ja nic nie mówię, a przynajmniej mamy dalej pieniądze, więc... okej, okay, nieważne. Wiecie co zrobimy? Pojedziemy sobie... Nie, chciałabym... pojedźmy sobie na wyprawę. Łódź ze szklanym dnem. Jedziemy sobie. Może nam się przytrafi coś dobrego? Tak, chcę. A to będziemy płacić za każdego z osobna? Tak. Dobra, nieważne. Po prostu... Zrujnujemy się finansowo i tyle. Czy wy pojechałeś w piżamie? Tak. Nie mam więcej pytań. Szybciej tam zbierać się, dzieciaki! No. Matko jedna. No i tak oto doprowadziłam naszą rodzinę do bankructwa po prostu. O. Podczas podróży Łódź mija teren klubu nurkowego bez żartów. W łodzi nurków skończyło się paliwo i potrzebują pomocy, aby dostać się do przystani. Czy grupa powinna przerwać swoją wyprawę łodzią o szklanym dnie i natychmiast powrócić, czy pozwolić dołączyć do nich drugiej ekipie? Nie wiem sama. No niech dołączą. O. Super, dostaliśmy punkt logiki. Matko Bosko, i teraz nie macie jak się przebrać! Powiem wam tak, chodź tak gdzieś... Chodź tak gdzieś... Na jaką parcelę? To wasz ostatni dzień tutaj. Czy ja nie mogę zwiedzać... Czy ja nie mogę zwiedzać tego jak... nie jestem zameldowana? No nie gadajcie. Ale bez sens. Czekaj, bo ja klikam nie na ciebie. Co ty robisz w kiblu? No nie możesz nigdzie iść. Znajdź inny lokal, nie mamy wyjścia. Ale ja nie chcę nocować już, chcę po prostu... Super. To teraz idziemy do najtańszego, bo idziemy tam tylko na chwilę. Ponieważ dzisiaj wracam do domu, a ja chcę zmienić po prostu na inną parcelę. I tak nie wiem, z czego my zapłacimy ten rachunek. A czekajcie! Jaki mamy dzień tygodnia? Kiedy dostajemy pieniądze za dzieci? Ja ciągle zapominam, że my dostajemy pieniądze za dzieci. Ale tutaj nie widać, jaki jest dzień tygodnia, dopiero w domu zobaczymy. To i tak nic z tego. Przynajmniej może zapłacimy w domu za rachunek. Jeśli będzie niedziela. Powinna być, bo chyba wyjeżdżaliśmy w sobotę, nie? To w niedzielę powinniśmy dostać pieniążki. Tak. Nie zrujnujemy się całkowicie. Nie będzie komornika. Uff. Bo jak jeszcze mamy adoptować kolejne niemowlę, no to trzeba, zdecydowanie trzeba. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, dotarliśmy i... Tak. Musimy się niestety zameldować w tym hotelu. Tutaj nawet pewnie nie będzie dla nas wystarczająco dużo miejsca, chociaż nie wiem. Weźmiemy sobie tylko, wiecie co, jeden pokój. Ten najtańszy. Bo i tak dzisiaj wracamy, więc... To... Nas nie interesuje. Zameldowałeś? Pospiesz się. Boże, te dzieciaki już się rozbiegały po całym tym... Idź na parcelę publiczną, tak. Wszyscy... Kurczę, patrzcie, że te dzieciaki nie zmieniały nazwiska, tylko Natasza zmieniła.
Wolfgang nie jest ich ojcem? Ten wiem, kim on jest. W gorących źródłach nas nie było. I w ruinach też. Pójdziemy do ruin, żeby dzieciaki, wiecie, pozwiedzały. Trochę edukacji. Tam chyba będzie, żeby coś zjeść. Nie przejmujmy się. Tak. Udało nam się, moi drodzy, dotrzeć, więc sobie zamówmy coś do jedzenia. Ty też jesteś głodny, kurde, Bele. Wszyscy są głodni. To niedobrze. A będą mieli gdzie usiąść. To niech oni najpierw zjedzą. A dzieciaki? No, dzieciaki nawet nie są głodne. Dobra. A nie, dobra. Co my tu mamy? Chodźcie tutaj trochę pobroić. Co ty chcesz zrobić? Usiąść. Chodź, rzuć mydło. A ty oglądaj. Czemu masz taką energię? Wiem, że ostatnio było wesele, no ale... Daniel Psotnik. Miałam sprawdzić, czy... Nie jest jako ich ojciec. Ojeju. Zobacz, co zrobiłeś, Daniel. Weź sobie... Usiądź też. Chodźcie wszyscy tutaj usiąść, jak wiecie. Patrzcie, co zrobiliście, aż wszyscy przyszli zobaczyć. Natasza, pilnuj swoich dzieciów. Patrzcie... Ej, no! Zrobiło się mrocznie. Złóż ofiarę. Mam nadzieję, że nie umrzesz, to... Czekaj, może nie ty. Wolfgang może umrzeć. Złóż ofiarę. Natasza jest zbyt ważna. Ona tutaj się wszystkimi dziećmi zajmuje. I co, nic się nie zajmie. Dobra, widzę, że tutaj nie ma nic ciekawego. Chodźcie tutaj, się może pomoczyć. Troszeczkę, ale tutaj jest pełno ludzi, widzę. Tu jest tylko to i nic więcej nie ma? Co jest na górze? Też jest... A tu jest jakaś ta mała taka. Dobra, widzę, co, to chodźmy jeszcze w inne miejsce. Jesteśmy teraz... Byliśmy na rajskiej plaży? Nie byliśmy na rajskiej plaży. Teraz jesteśmy w ruinach. Jeszcze na plaży południowej nas nie było. To idziemy. Co prawda jest ciemno, ale trudno. To nasz ostatni dzień, więc musimy się wybawić do końca. Jesteśmy, moi drodzy, troszkę nam zeszło, bo miałam problemy. Dlatego jestem już tak późno. Ale Wolfgang chce szukać muszelek. Kapice, to niech sobie szuka. Może... O, Natasza chciałaby nauczyć się tańca hula. A jest ktoś, kto mógłby tego cię nauczyć, Nataszo? Tak średnio. Ale chcemy już kupić jakieś pamiątki na przykład, chociaż... Nie żebyśmy właśnie byli bankrutami w sumie, bo mamy rachunek do opłacania jeszcze, ale... To jest wszystko nieważne. Wejdź na bociane gniazdo. Dzieciaki mogą się bawić na tym statku, fajnie. Co byś chciał? Bawić się w piratów. Czekaj, najpierw chodźcie na statek. O. A ty chodź. Przeszukaj to. Kajut. Oj, Natasza się śmieje. Kup to. I kup jeszcze drugą. O, to jest jakaś biżuteria, no ale nie ma Natasza. Na takie pieniądze. Ktoś mógłby tańczyć ten taniec hula, to byś się go nauczyła. Przynajmniej miałabyś, wiesz, jakąś pamiątkę. Taką... bardziej fizyczną. O, Wolfgang nas znalazł naszyjnik z muszelek. Jak słodko. A tak, w ogóle to zbierajcie muszelki, zbierajcie. W gwiazdy patrzeć nie będziemy nigdy w życiu. Co ty byś chciał? Nauczyć się masażu, ale... A ktoś tu robi masaże może? Nie widzę nic takiego. Tu raczej nie ma takich tych.
No nie w tym miejscu, Wolfgang. Czemu wcześniej miałeś takie pragnienie? Gdzie ty znalazłeś prysznic? Niech ona też się wykąpie. Bawicie się? Gdzie są twoi bracia? Minie, ty nie był koszmarny? Jesteś niepoważny. A Natasza znalazła kolczyki, super. A tutaj nasz syn się z kimś już kłóci. Chodź tutaj. Baw się do zabawy w piratów, tak. A ten poszedłeś, no to niech sobie je. Niestety nikt nie tańczy tańca hula, szkoda. A tyś sobie usiadł, tak? Ale żeż po prostu korzystasz z tej wakacji? Idź popływaj, bo ty chyba jeszcze nie pływałeś w wodzie. Ty sobie jesz, to sobie jedz. Baw się w piratów, super. Ty też się bawisz? Nie, ty poszedłeś jeść. To tylko wy dwoje się bawicie. Spadaj, laska! Eryk, co ty robisz? Chłopie, ty mnie tam nie skacz do wody. Co on tu ma? Opowiedz mi na ten dowcip i chce jeszcze pływać w wodzie. Cyprian jest w swoim własnym świecie. Jak wy się bawicie w tych piratów razem, jak właśnie nie bawicie? Patrz, jest jakaś dziewczynka? Okej. Okay. Nie mam pytań. W ogóle... Gdzie są moi wszyscy simowie? Aha, Wolfgang pływa. Natasza tutaj sobie siedzi z dzieciakami, a Berenika? Aha. Zaproś do zabawy w piratów. Aha, no to dobra. Aha, bo... No przestań jeść, siostra jest. Idźcie się bawić w piratów. Co prawda jesteście troszkę duzi, ale to nic. Baw się w piratów. Ty możesz się do nich dołączyć? Ty jeszcze jesz? Dobra, Natasza zostaw go, widzi, że to dziecko jest wypodniałe. O, nie ma tu nic dla ciebie ciekawego do roboty, możesz dalej szukać muszelek. Wolfgang pływa? Nie, już zgłodniał. Baw się w piratów, ale możesz się bawić z nimi? Nie ma kogoś, dołącz. Nie za bardzo, dobra, niech się bawią sami. Dają sobie radę. O, znowu znalazłeś kolczyki z muszli. Kurczę, Natasza. Szkoda, że nie można ich sprzedać. Tańcz razem? No, potańczcie sobie. W końcu to też po części wasz ten... Wasze wakacje poślubne. No chodź tu, Wolfgang. No ale weźcie się odsuńcie trochę, ludzie. Ech. Teraz. Da radę? O. No tak. I krzaczory, bo jak żeby inaczej. Super. No tak, jest już zmęczona, nie? Takie liche te wasze wakacje, powiem wam, bo... Nie nabawiliście się, nie nabawiliście się. Chociaż ty też szukaj muszelek. Chociaż to będzie chce siku, to może lepiej nie. O, w ogóle, co oni są zmęczeni? Ja ich nie ogarniam, moi drodzy. Zostawić ich po prostu na chwilę. Powiem wam, że po prostu musimy wracać do domu. Więc wracajmy do domu. Tak będzie najlepiej. No i cóż. Ja sobie skończę ten odcinek na tym. Trudno naprawdę z taką wielką rodziną ogarnąć to wszystko, żeby byli szczęśliwi i w ogóle. Dlatego tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasze wakacje. Kolejny odcinek już będzie w domu i będziemy się starać odratować nasze finanse, by nie stracić wszystkiego, co mamy, tak? Bo jak nam przyjdzie komornik do domu,
A chcemy jeszcze adoptować kolejne niemowlę, więc tak. Weźcie to wszystko, zostawcie już. I jedziemy. Dobra, moi drodzy, na tym będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że wam się mimo wszystko podobało. I do usłyszenia w kolejnych.